Dwie przedstawicielki płci pięknej doświadczyły w ostatnich dniach utraty uprawnień do kierowania pojazdami. To dwie naprawdę mocne kandydatury do tytułu drogowego pirata roku. Policjanci, jak to często się zdarza, sprawdzali prędkość z jaką samochody poruszały się przez podsuwalskie bakołorzewo. Tam w ręce wpadła im 36-letnia kobieta podróżująca z Kodą. W obszarze zabudowanym przekroczyła dopuszczalną pięćdziesiątkę aż o 71 km na godzinę. Straciła prawo jazdy i dostała mandat. Dzień później mundurowi z sowalskiej drogówki zatrzymali do kontroli drugą królową szos. Ta pani przemierzała ulicę przytorową w suwałkach. Okazało się, że ona również zignorowała ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Jak podaje policja, z dopuszczalnych 50 zrobiło się 115 km na godzinę, czyli o 65 za dużo. 24-letnia kobieta pożegnała się z prawem jazdy, dostała solidny mandat, a jej drogowy dorobek zasilił punkty karne.